Witam, jestem Matalix. Ja jestem Reload. I mamy do was małe pytanie. No, opisuj swój problem. No więc tak, pod choinkę dostałem nowy sprzęt, laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i3 2,3 GHz, pamięć RAM 4 GB, 64-bitowy system. No, bardzo dobry komputer. Teraz mam taki problem, gdyż poprzednio nagrałem odcinek informacyjny w Saints Row'a i teraz bym chciał pograć sobie w tego Saints Row'a na swoim laptopie. Jednak podczas uruchamiania gry wczytywanie dochodzi do 5% i gra się zawiesza i wyskakuje błąd i szuka w internecie. Laptop próbuje szukać w internecie. Zapisaliśmy na forum zapytanie, jednak bo tam jedna była odpowiedź, jednak wciąż to samo się dzieje. I no, komputer wszystkie wymagania gry spełnia. Wszystkie sterowniki są i tak dalej. No, dobrze się sprawuje przy innych rzeczach. Tylko po prostu Saints Row nie działa. I też GTA 4 też sobie zainstalowałem. I też tekstury nie chcą się załadować, także jadę po pustej mapie. Tak, czy... Wiecie, jak to rozwiązać ten problem? Napiszcie, nie wiem, podamy adwokat i przeczytamy tego forum. A jak chce, to napiszcie w komentarzach, czy znacie rozwiązanie na ten problem. No, to wszystko. A więc ja też wam pokażę, mam mały problem z kondycją jeszcze. Sprawa. Chwileczkę. Więc wchodzę w opcje. Systemowe, zaawansowane. Chcę sobie wstawić na bardzo wysokie i nie mogę. I ktoś może dlaczego, też bym bardzo prosił o jakąś pomoc. Wszystko tutaj maksimum. A mimo wszystko nie mogę. Też bym bardzo prosił o pomoc. Co to na wszystko? Dziękujemy za wysłuchanie. No. Z odcinkami niedługo się postaram wrócić. No, leniuchu metno.